Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Chromidas i witam się z wami w grze SnowRunner, faza 12, Karolina Północna. Moi drodzy, dzisiaj również będziemy męczyć FEMA, czyli nową ciężarówkę, najnowszą ciężarówkę w SnowRunner, fazy 12. No i moi drodzy, chciałbym sobie dzisiaj zrobić kontrakcik, tak by pasowało. Kontrakcik, który nazywa się, moi drodzy, Wielki Most. Wielki Most to jest oczywiście ten most na Pineland Bay. Ten most zwodzony, czekajcie, on jest tutaj, właśnie tutaj. No i on powinien być podnoszony, opuszczany. Trzeba tutaj dostarczyć generator i 4 razy paliwo, a paliwa na tej mapie nie ma. A tak się szczęśliwie składa, że ja jestem właśnie na strefie reaktywnej, jestem pojazdem, który umożliwia przewożenie 4 ładunków, więc idealnie, no chciałoby się powiedzieć, idealny kontrakt pod FEMA. Także Wielki Most, dasz wiarę, że ta kupa złomu się popsuła? W porcie czekają dziesiątki dostaw, a najłatwiejszy sposób na przekroczenie tej wodnej zapory właśnie utknął. Musimy go natychmiast naprawić. Chciałem też to zrobić, dlatego że jeszcze jedna wieża obserwacyjna jest tutaj do odblokowania. No i myślę, że to by się przydało zrobić. Także paliwo razy 4. Ja jestem oczywiście na strefie reaktywnej. Paliwo, moi drodzy, jest. Paliwo, moi drodzy, jest na stacji paliw. Także ja jestem tutaj tym FEM-em. A stacja paliw jest tutaj i tutaj właśnie jest paliwo. Także ja się chyba w pierwszej kolejności musiałbym scholować do garażu, no bo wiadomo, że z garażu bliżej. Także ja go scholuję. Założę mu może skrzynię biegów specjalną, zaawansowaną tym razem. Zobaczymy, jak sobie poradzi i może zmienię mu również kolorek. Może nawet na taki żółty. Zobaczymy. No kawał maszyny. Kawał maszyny. Także moi drodzy, ja sobie ten kontrakt jeszcze włączę. Wielki Most, proszę bardzo. No i tutaj i do Pineland Bay. Się tak zastanawiam, którą drogą. A wiecie co? Fajnym też testem dla tej ciężarówki byłoby tak przejechanie na przełaj. Jakbym sobie tak z tej strony przejechał i później dajmy na to właśnie tutaj. I no i niestety musimy tam na górę. Nie wiem, czy tam by nawet nie było bliżej, żeby się wrócić i tamtędy pojechać. Chyba tak. Chyba tak. Także wrócimy się. Dobra. Czyli ta skrzynia biegów specjalna zaawansowana, moi drodzy, również ma 2 biegi niskie, bardzo dobrze. Ale z kabiny się mega dziwnie nim steruje. Lepiej chyba z tej perspektywy, bo z kabiny to można naprawdę dostać szału. Ogólnie da się nim jeździć, to na pewno, ale czy on w ogóle tam da radę? Ostatnio też mówiliśmy o minusach, więc dzisiaj wypadałoby też w międzyczasie powiedzieć o plusach. Co prawda, no nagrywam tak z marszu, mam dzisiaj trochę więcej czasu, nie jestem aż tak zmęczony, więc powiem wam no, takie pierwsze plusy, jakie przychodzą mi do głowy. Na pewno, o, ciekawe co to było, na pewno duże błotne opony, to jest zdecydowany plus. Na pewno paka na 4 sloty, to jest duży plus. Na pewno bardzo mocny silnik, również to jest plus. Chociaż zobaczcie, po dodaniu paki spadła moc do masy na A+,
a bez paki ma S, więc to też jest takie pozorne. Ciekawe, czy załadowany na maksa jeszcze spada na A, czy nie. Będziemy musieli sobie to jeszcze zweryfikować. Na pewno żadnego terenu się nie boję, z tego co przejechałem nim kawałek, no trzeba by wziąć go jeszcze na bardzo trudny teren, gdzieś na Amur, a zobaczyć jak tam sobie radzi, ale podejrzewam, że raczej będzie sobie radził te opony. Ktoś tam mi kiedyś pisał, że on jest troszeczkę za dobry jak na SnowRunnera. Paliwo razy 4. Zobaczcie, moc do masy nie spadła. Było A+ i jest A+. No to chociaż tyle dobrego. Chociaż tyle dobrego. Dobra, no to w takim wypadku, moi drodzy, jedziemy sobie tędy. Aż mnie kusi, żeby tutaj jechać brzegiem, ale boję się, że... Albo wiecie co, może i pojadę tym brzegiem, kurczę, bo też ciekawi mnie, jak on sobie tutaj poradzi. Czy zaliczy glebę, czy nie. Więc ja jestem na razie na etapie testowania, więc no nie mogę się bać. Muszę jeździć właśnie tymi bocznymi drogami, zobaczyć jak pojazd sobie radzi. Jak będzie gleba, to będzie wesoło. Uznajmy. Przy okazji jeszcze się tutaj parę litrów zatankuję. Lecimy. Teraz wypadałoby sygnalizatory włączyć. No bo dobra, nie będę tych znaczników wyłączał, bo ciekawi mnie później, czy na tej skrzyni specjalnej zaawansowanej on będzie palił nieco mniej niż na tuningowej. To jest też dobry punkt odniesienia. Być może tak, ale no muszę tutaj patrzeć na drogę, więc na razie nie patrzę na te wskaźniki. Gdzieś tam przywaliłem niestety, może się naprawię. Żeby tutaj nie miał żadnych uszkodzeń. Na pewno jest długi, jest masywny. Fajnie, fajnie, że oho. Jest tak ciężki, że nie dałem rady wyciągarką. Go po prostu postawić. Ale dobrze, dobrze, dobrze się stało. Dlaczego się stało dobrze? Dlatego, że garaż mam blisko i zaraz sobie zobaczymy, czy on faktycznie będzie ciężki do postawienia. Tylko się zastanawiam. O, może nawet taki flatstar. No, może taki flatstar, czemu nie? To będzie też, myślę, dobry punkt odniesienia, żeby zobaczyć, jak on sobie tutaj poradzi. Czy Flatstar da radę go postawić, czy nie? Flatstarem myślę, że większość z Was się już najeździła. Strzeliłem wyciągarką, no widzieliście, ale jednak... No niestety, jest za ciężki, żeby wyciągarka pomogła w czymkolwiek. Malowanie też fajne z tymi mamutami. Zobaczymy, czy Flatstar go postawi. Nie spodziewałem się gleby tak szybko. Nie było to zrobione z premedytacją, żeby nie było. No ale cóż. Bywa i tak w świecie SnowRunnera. Patrzcie, jaki on jest długi, nawet z daleka. Jak sobie tak leży, ładnie odpoczywa po robocie. Ulala. Jak go Flatstar podniesie, no to nie będzie tak źle, ale nie wiem, zobaczymy. Ulala, go. O kurcze, patrzcie jak łatwo. To, że jest przegubowy, to łatwo go postawić, na to wychodzi. No nie spodziewałem się, że aż tak łatwo będzie. No, 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 powiem wam, że jestem mile zaskoczony. Ale widać, że trzeba się nim też pilnować. Niestety.
Dobra, sobie tutaj tą kotwicę może faktycznie włączę, żeby nie było później zaskoczenia. Tutaj w ogóle teren taki nierówny, jeszcze pada deszcz. No musimy to załadować. Z powrotem niestety. No, nie ładowałem dźwigiem, że już pozapomniałem co i jak. Może się uda. Czwarty jeszcze tutaj blisko. No, wygląda to tragicznie, nie ma co ukrywać, ale oj. No bo wiecie co, ja może się faktycznie przerzucę na razie do FEMA i załaduję. Co? Ładunek jest zamocowany? Aha, dobra, dobra. No to nie. Coś mi tutaj nie pykło. Coś mi tu nie pykło. Wybaczcie to. Kurczę, ciężki się wydaje ta paleta z paliwem. No, widocznie żuraw się troszeczkę przestawił. Dobra, już zapomniałem jak fajnie brzmi Flatstar. No i pięknie. Pierwsze problemy, udokumentujmy jeszcze ładnie tutaj zakopcił w międzyczasie. Myślę, że to będzie też dobry moment do tego, aby utrwalić tą chwilę. Także no widzicie, no pierwsza gleba, nie? Trzeba się tutaj pilnować jednak tym pojazdem, na to wychodzi. Zobaczmy na biegu wysokim, 30 litrów pali. Dużo. Zabicie mnie, ale naprawdę ten dźwięk silnika przy dodawaniu gazu z któryś mi pojazd przypomina. No tutaj bez blokady dyferencjału to może być problem. A jednak nie. Trochę mocy tylko za mało. Kurde, no który to pojazd tak brzmi? Ja myślałem, że jakiś Azov, ale chyba jednak nie. Woron raczej nie, Taiga na pewno nie. Coś dużego też. Chyba, że faktycznie Antarktyka, tak rzadko nim jeżdżę, że zapomniałem. Chociaż ja wiem. Tam mam jakąś stronę. Ach, to cofanie tym pojazdem. Takie mylące bardzo, bo tutaj trzeba kręcić w drugą stronę, żeby skręcić, nie?
motylki sobie latają. Fajny klimacik, motylki, lawenda i taki kolos, gigant. Taka ta rama musi być w ogóle ciężka, ta paka, że moc do masy zabiera. No ale silnik ma mocny, czuć tą moc. Ciekawe jak tutaj. Muszę tutaj trochę jednak ten gaz odpuszczać, bo boję się, że tutaj znowu będzie za chwilę wesoło. Przodem troszeczkę zarył. Oho. Trzeba dać mu sekundę na to, aż się ten przód wyprostuje, nie? No tutaj zarąbiste też jest to, że stosunkowo szybko można włączyć mu ten bieg wysoki, on się wygrzebie, bo ten mocny silnik właśnie na to pozwala. Także 4 razy paliwo do Pineline Bay, do mostu ruchomego, no i jeszcze generator trzeba będzie tam też zawieść. Na razie jedziemy do bramy. Nie mogę się przyzwyczaić, że tak wysoko się siedzi w tym pojeździe. Aha. No z kabiny to jest jednak ryzyko. Bardzo mam wrażenie, że tak z kabiny to nim miota, nie? Jak jedzie. Bardzo tak jest nieintuicyjnie. Podziwiam w ogóle, jeśli faktycznie w rzeczywistości tak się jeździ pojazdami. Czekajcie, to jest zadanko. Pewnie nie zaakceptowane. Jeśli faktycznie tak się jeździ pojazdem przekubowym, no to a nie, jest zaakceptowane, okej. Okay. No to tylko współczuć tym kierowcom. No i tym większy szacunek dla nich, że dają radę. Też przechylił dosyć niebezpiecznie. No trzeba się nim pilnować, wiecie? Naprawdę. Ja bym powiedział, trzeba się nim pilnować, trzeba odpuszczać gaz. Po pierwsze, a po drugie jest bardzo czuły. Bardzo czuły jest i widać, że lubi leżeć. Lubi leżeć. Jedynie go ratują te szerokie koła, które czasami troszeczkę mu pomogą się wyratować, ale wydaje mi się, że łatwo przesadzić jednak nim. No jest wysoki, no to logiczne, że będą problemy. A nie brzuchu burczy. Już pora kolacji. Ewidentnie. Także no, z paliwkiem są problemy. Z paliwkiem była glebunia, a co dopiero z jakimś kontenerem, dajmy na to. To dopiero by było wesoło. Nie powiedziałbym na przykład też, że odczuwam jakąś przyjemność z jazdy tym pojazdem. Co prawda terenowo radzi sobie bardzo dobrze. Mam nawet wrażenie, że lepiej niż każdy pojazd, którym jeździłem do tej pory, ale co z tego, jak tutaj no, jednak trzeba się pilnować i to mocno. No tutaj takie niespodzianeczki. No ciekawe. To jest właśnie brak blokady. Takie chocki klocki. No i te opony
błotne, jak widzicie, się ślizgają niestety na kamieniach. Gdybym miał opony na łańcuchach, no to już by był przekokrzony na maksa. Już znowu chciał leżeć. Jedynie co można zrobić w takiej sytuacji, to od razu odpuścić gaz i wtedy go skręcić. No to wtedy jest jeszcze szansa na ratunek. Pojechałem specjalnie taką drogą właśnie bardziej boczną, żeby przetestować, jak on sobie radzi. No radzi sobie bardzo dobrze, ale no widzicie, jakie problemy ma. Daleko ta brama, są te mapy dosyć duże. I taki wbrew pozorom się delikatny wydaje, niby taki kurde kolosa. A tak te uszkodzenia też łapie dosyć mocno. Oho. To jest podobna historia co w Antarktyku. Jedyny pojazd przegubowy, który jest sensowną opcją, no to jest oczywiście Caterpillar 745C. To jest ten pojazd z Alaski, bo on jest mało wywrotny jak na przegubowca. Zarówno Antarktyk, jak i ten. Chociaż Antarktyk chyba bardziej, ale jeździ dosyć podobnie, naprawdę. Tak samo trzeba gaz odpuszczać w takich momentach i no i tak dosyć podobnie. No zobaczymy. Myślałem, że szybciej pójdzie. Trochę zeszło przez tą akcję ratunkową. Dobra, ja jestem tutaj, a most jest tam. Ale niestety z tej strony nigdzie nie zaatakujemy. Tu w ogóle chyba nigdzie nie ma przejazdu. Jedynie możemy jechać naokoło, więc... Więc kawał drogi przed nami niestety jeszcze. To będzie też dobry test dla tego pojazdu. Nie wiem, czy tutaj by przy okazji się też nie zatankować. Nie mam pojęcia. Problemy z gruzem tutaj będą też. Wszystkie te miejsca są takie, bym powiedział, wymagające, te trasy dla tego pojazdu. Chodzi mi o to, że... A, bo się nie będę tankował. Najwyżej się zatankuję z góry, a tutaj jest stacja paliw. Chodzi mi o to, że po prostu on się przechyla. On się przechyla. Ciekawe, czy tu jest głęboko, żebym tutaj zaraz nie przekombinował. Jest wysoki, to dał radę. Trochę go tutaj pociągnę, żeby było szybciej. Póki nie ma blokady, no to... W takich miejscach może mieć problem. Ja tutaj też muszę mieć na uwadze, że po prostu strzelenie linką może nic nie dać w jego przypadku.
cały czas jakoś tak wypieram to z pamięci, a to duży błąd, bo jak już leci, no to ta waga, patrzcie jakie tu korzenie wystają, aha, kurde, może cofnę trochę. Ja pierdzielę. Znowu mało brakło, nie? Myślałem, że już znowu będzie gleba. Taka to jazda. Wesoła. Sam się skręca nawet. Patrzcie, nie mogłem linką złapać, bo się sam skręcił skubaniec. Nie jestem jakoś wybitnie zadowolony z niego. Nawet nie wiem, czy bym nie powiedział, że jednak wolę Twinstera, bo co prawda Twinster też lubi leżeć, ale no nie wiem, mam wrażenie, że Twinsterem trochę mniej się trzeba pilnować. Po prostu źle mi się tym przegubem tutaj manewruje. Dziwnie, nieprzyzwyczajony jestem. A z kolei teraz jakby się wsiadło do normalnej ciężarówki z prostą ramą, no to też znowu by było od razu inaczej. Bardzo podobnie do Antarktyka. Jak myślę, w 80%. To, co go różni, to jedynie to, że jest dłuższy i może ma jeszcze trochę większe koła. Nie wiem, ile tam Antarktyk ma. Muszę to sprawdzić. Ale podobnie się jeździ. Że Antarktyk jest bardziej wywrotny. Na pewno nieco bardziej. Też nie wiem. No i Antarktyk na pewno ma słabszy silnik, to też wam mogę powiedzieć. Tutaj czuć, że silnik ma ok, ale. No ale reszta. No zasuwa nieźle. Muszę tą blokadę dyferencjału odblokować. Może sobie w kolejnym odcineczku spróbuję poskautować. Tą czwartą mapę. Podejrzewam, że całkiem możliwe, że to tam będzie modyfikacja do niego. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby twórcy zrobili taki właśnie myk. Już się paliwko świeci na czerwono. A jeszcze do stacji paliw daleko. Dobrze, że on ma jeszcze na... Oho. Na dachu. To 140 litrów. Ale powiem wam też, że ciekawi mnie ta osłona na dach. Czy to też jakbym zrezygnował, dajmy na to, z dodatkowego paliwa na rzecz tej osłony, to... Czy byłby jeszcze bardziej wywrotny, no bo na pewno by był nieco wyższy. Czy to w ogóle miałoby jakiekolwiek znaczenie, czy zupełnie nie? Także no wniosek jest taki, że na wywrotne mapy ten pojazd jest średni. Ale w terenie sobie radzi bardzo dobrze, tylko moim problemem jest, że lubię szybko jeździć. A nim nie wolno szybko jeździć, nim się trzeba delektować. Patrzeć na tę pracę zawieszenia, na te ogromne koła, jak mielą w błocie.
No i wtedy jak jedziecie wolno, to zawsze możecie zareagować, macie na to czas. Tak, jakiś serwis będzie. I tak jak hamowanie pulsacyjne jest zimą na przykład, tak tutaj bym powiedział, że ten skręt też tak trzeba delikatnie, delikatnie muskać tylko te klawisze, żeby on jednak się nie przechylił zbyt mocno. Dobra, trzeba go zatankować, bo nie dojedzie tam na bank. Takim ruchem węża. A mi w brzuchu zaburczało. Mam nadzieję, że nie było słychać, wybaczcie. No już po prostu chciałem jeszcze jeden kontakt zrobić, zobaczyć jak on w ogóle sobie radzi na dłuższej trasie. No dzisiaj sobie tylko pół talerza zupki wsunąłem po pracy i tak już dosyć dawno. No byłem ciekaw, no nie ma co ukrywać, byłem ciekaw. Tyle się już nasłuchałem od was o tej ciężarówce, że w końcu mówię, kurde, muszę przysiąść i odblokować, przejechać się, zobaczyć, bo przecież mi nie dacie żyć. No i tutaj zobaczymy. Wszystko pięknie, ładnie, jak się ustawiacie prosto, nie? Też na przykład miejcie na uwadze, że musi być sporo miejsca, żeby on zdążył wykręcić. Czyli jeśli byłoby jakoś bardzo wąsko, no to mógłby być też problem. Pamiętam na przykład na Michigan, jak się przejeżdżało z Czarnej Rzeki na zaporę Smithville, tak naokoło, to też tam... Czy tam w zasadzie źle mówię, to było na zaporze Smithville. Chyba tak jechało się tam w dół i w lewo. I też tam w międzyczasie był taki most. Można było tam skrócić przez rzekę, przez kamienie, ale to było ryzykowne. A można było jechać bezpiecznie, ale właśnie asfaltem naokoło. Patrzcie, jak tutaj strasznie to wygląda z perspektywy kierowcy. Trochę strach jest nim jeździć. Ale Sasza wprawiony kierowca. Dużo takich przewyższeń terenu, naprawdę. No i mam wrażenie, że w ogóle na tych mapach te niskie ciężarówki będą lepiej się nadawać. Bo ten środek ciężkości też będzie nisko ułożony, no to nie będzie się trzeba aż tak mocno pilnować. Ciekawe swoją drogą, czy on w ogóle do tej stacji paliw zdąży dojechać, czy mu braknie paliwa. Nawet nie wiem, czy to jeszcze daleko, zaraz sprawdzimy. Tutaj znowu wymagający moment. O tej ciężarówce nie można powiedzieć, że się męczy. Bardziej bym powiedział, że ja się męczę jeżdżąc nią. Ludzie się tak napalają trochę jak szczerbaty na suchary, a tutaj nie widzicie. Nie ma lekko.
Powiedziałbym tak, terenowo super, ale trzeba bardzo uważać, bardzo. Ta ciężarówka lubi leżeć. No ale jest też bardzo wysoka, no to wiadomo. Sporo takich fragmentów niebezpiecznych. Zobaczmy, jak tam daleko ta stacja paliw. No, no nie wiem. Dobrze, że tu mam Tatarina. Czy on dojedzie do stacji paliw? Kurczę. Powiem wam, że różnie może być. Patrzcie, jakie spalanie. 24, 25. Ja pierdzielę. Nie wiem, możecie obstawiać, zatrzymać odcinek i obstawiać, czy dojedzie. Ja podejrzewam, że nie. Już się rezerwa pali. 30. Lubi żłopać, lubi. Ale też zrywny jest. Trzeba ten gaz puszczać. Piękne tutaj widoczki. No bardzo ładnie zrobili tą fazę, trzeba uczciwie powiedzieć. Ale do super łatwych też nie należy. To znaczy, to jest taka faza, która sprawia wrażenie prostej, ale chwila nieuwagi i glebu, nie? No i taki ten dojazd jest czasochłonny, no bo to, że wy musicie tak wolno jechać, pilnować się, no to przekłada się na to, że to wszystko trwa. 30 litrów. No tutaj oczywiście nie wykręcę. Odcinek już 38 minut trwa, patrzcie. Myślałem, że szybciej się uwinę. No, a Twinsterem na pewno bym szybciej dojechał. O, jakie tutaj problemy. Ciekawie, ciekawie. Czyżby już mu mocy brakowało? Chyba tak. Brak blokadki daje się we znaki. No i tak jak obstawiałem, moi drodzy, po zawodach już. Po zawodach. Także brakło trochę do stacji paliw. Dobrze, że tutaj mam Tatarina. I co? Co wy na to? Ciekawie, prawda?
Ja tutaj może nie będę go jakoś wybitnie mocno tankował, bo stacja paliw jest stosunkowo blisko. No nie chcę tutaj też zabierać jakoś bardzo paliwka z Staterina. Jeszcze się może przydać. No właśnie, bagażnik dachowy. Może z tego dachowego zatankujemy. Myślę, że tyle starczy. No widzicie, to już mało mocy miał. Dlatego tutaj złapał zadyszkę. Nie jeździ się nim fajnie, wierzcie mi na słowo. Ja się spodziewałem, że będzie petarda, ale... O. W błotku może i petarda jest, widać, że się nie boi błota, ale co z tego, no co z tego, jak on... Taki jest właśnie... Dziwny w prowadzeniu. No i patrzcie, tyle nam brakło do stacji paliw. Zaraz będziemy tutaj koło niej przejeżdżać na prawo. Tu się jeszcze zatankujemy ładnie. Patrzcie, jaki skręt nawet bym tutaj nie wyrobił. Muszę w ten sposób, bo na raz bym tutaj na pewno nie dał rady. Zatankuj. Coś mi tutaj. No i most jest już na horyzoncie, także o tyle dobrze. Postawimy może sobie tutaj tego Fema na pierwszej mapie. Może on się tutaj jeszcze na coś przyda. Ale to była trasa, kurczę, 43 minuty. No nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że będzie to tak wymagające. Etap ukończony, jeszcze generator. Zobaczmy, gdzie ten generator jest. Generator jest tutaj. Także no kawał drogi, znowu kawał drogi. Ciekawe, a nic tutaj też blisko nie mam. Mam tutaj tylko Don 71. To był ten pojazd, który teoretycznie był na mapie już. Nic tutaj też takiego nie mam. Muszę czymś specjalnie z garażu przyjechać po to. Dawno tym nie jeździłem swoją drogą, ale może wezmę Worona, faktycznie szybciej pójdzie. Szybciej pójdzie. Możemy się jeszcze kawałek przejechać, żeby wam pokazać, jak mniej więcej to powinno wyglądać. Ten to idzie jak róża. I też lubi leżeć, czyli wiele się nie różni. No od razu przyjemniej. Ale zobaczcie też, jak wiele niżej siedzi, nie? W porównaniu z tamtym. Zobaczcie, jak on tu zasuwa. I to charakterystyczne skrzypienie.
wsparcie, że nie za dużo się nie odzywam, ale się już czuję, że się nagadałem, bo nagrywam już tak trzeci odcinek pod rząd w sumie. Chciałem wam trochę nagrać tych odcinków na zapas znowu. Także obecnie już 2 godziny nagrywam. Sam ten odcinek już ponad 40 minut trwa. A jeszcze nie licząc ponad 8 godzin w pracy przed monitorem, więc no strasznie ostatnio to wygląda. No ale ciekawość robi swoje, prawda? Wypadałoby, tak prawdę mówiąc, albo to przyspieszyć, albo po prostu podzielić na 2 odcinki, bo faktycznie trwa to bardzo długo. Ale ładnie, ładnie sobie Forondę radzi. Będzie uszkodzenie? Na razie nie. Tutaj wbrew pozorom też dosyć trudne warunki. W sensie no dużo błota. Dobrze, że tutaj akurat mam opony odpowiednie. Co prawda opony na łańcuchach radzą sobie nieco gorzej w błocie niż... Oj, się tutaj troszeczkę zagapiłem. Opony, moi drodzy, na łańcuchach radzą sobie trochę gorzej niż błotne, ale tutaj też dużo kamieni wokoło jest, więc nie zmieniałem nawet. Aha. Też wcale nie jest tak, jak niektórzy myślą, że tylko trzeba jeździć na błotnych, na łańcuchach. Tak naprawdę można jeździć cały czas. Jest tam kwestia paru sekund, jakichś tam drobiazgów. No i co, będzie tutaj generator, czy jeszcze dalej? Kusi mnie, żeby ten kontrakt dopchnąć do końca, ale widzę, że tutaj niestety też daleko. Może sobie zrobię przerwę i później po prostu to zrobię. No ciężko. Taki mocny pojazd, a też ma momentami problemy. I to jeszcze na pusto, nie? Ale moim zdaniem ten FEM ogólnie nie pasuje tutaj do tej fazy. W sensie faza jest taka, że dużo przechyłu, dużo kolejn. No i ten FEM... Chcecie, żebym był szczery? Wiem, że chcecie. Więc powiem wam całkiem szczerze. Jazda nim to męka. Naprawdę, nie odczuwam przyjemności jakoś jeżdżąc tym pojazdem. Naprawdę jest ciężko, ciężko go opanować. Mówię oczywiście o najnowszym pojeździe, czyli FEM. Noworonem to zupełnie, zupełnie inna jazda. Jest nie do porównania. Widać już znacznik z generatorem.
mamy czasówkę. Tu czasami nie ma jakiegoś sklepu z tymi z przyczepami przypadkiem, czekajcie. Nie. Tutaj ukryli generator, o panie. No i niestety do mostu stąd też daleko. Do mostu stąd też daleko. Zaraz wam na mapie pokażę, jak daleko, i myślę, że sobie zakończymy. Nie ma sensu chyba nawet już tego kontynuować. Tym bardziej, że tutaj nie ma nigdzie przejazdu, nie? Gdyby tutaj był przejazd, no to by poszło ekspresowo, ale pamiętam, że tutaj podczas skautowania się zatopiłem, więc tutaj niestety nie przejedziemy. Także most jest tutaj, musimy znowu wrócić. Tędy, gdzieś tam i naokoło, i dopiero tutaj gdzieś od tyłu aż do tego mostu, więc no to jest znowu na 15 minut jazdy, podejrzewam, tym bardziej jeszcze z tym generatorem. Także moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Liczyłem, że uda się dzisiaj to zrobić, no ale nie spodziewałem się, że aż tak dużo czasu to zajmie. Odcinek ma 52 minuty, więc myślę, że to już pora zakończyć, sami przyznajcie. Dzięki pięknie za wasz czas, napiszcie, co myślicie. Bardzo chętnie poczytam i do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.